You got to let it go. You got to let it go. No i hola hola, jesteśmy już przed stadionem. Mamy autobus, Jarota gra dla Jarocina. I z tąże brygadą zmierzy się nasza brygada. Czyli Kotwica, Kołobrzeg. Patrz, ile chłopców już jest. To chyba będą ci wyprowadzający, tak? Czy nie? Nie? No właśnie, takie maluszki. Teraz się tutaj spotkamy z dziadkiem, żeby z nim wjechać do środka. Główną bramą. Także my już jesteśmy przed czasem. Patrz, jaka dziewczynka. Wow. My jesteśmy przed czasem. I zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Tutaj za chwilę powinien być tata. Nie wiem, czy nie jedzie nawet. Widzę jakiś meraź. To chyba dziadek. Jak to dziadek, to my zaraz wsiadamy. Poczekaj. No, jedzie tato. Także my dosiadamy się i wjeżdżamy razem. Rozpocznie zmagania o mistrzostwo trzeciej ligi zespół Jarocin. Kotwica poprzedni sezon zakończyła na czwartym miejscu z dorobkiem 68 punktów, z bilansem 20 zwycięstw, 8 remisów i 6 porażek. Najskuteczniejszym strzelcem był Dawid Retlewski, który wiosną strzelił 19 goli. Kotwica przygotowywała się do nowego sezonu bardzo intensywnie, a także zawodnicy byli na obozie w Otalenicy, na którym rozegrali kilka gier kontrolnych, między innymi z takimi rywalami jak Robert Bogów czy Steven Bożów. A już po powrocie z obozu rozegrali też kilka gier sparingowych, między innymi z Ekstraklasą Pogoni Szczecin. W ubiegły czwartek przed Kołobrzeskim Ratuszem została zaprezentowana pierwsza drużyna wraz ze sztabem szkoleniowym, aby kibice mogli zapoznać się ze zmianami kadrowymi, a jeden z najgłośniejszych transferów był powrót do Kotwicy Jakuba Poznańskiego, który jest dobrze znany kołobrzeskim fanatykom z gry w poprzednich latach w drużynie białoniemieckiej. Jarota Jarocin, z którym mieliśmy okazję walczyć w poprzednim sezonie punkty, zakończyła rozgrywkę na 14 miejscu z 38 punktowym dorobkiem na koncie. Wygrała 10 razy, remisowała 6-krotnie i przegrała 16 spotkań. Do zespołu Jarota dołączyło 4 nowych zawodników, którzy mają wzmocnienie na nadchodzący sezon. Drużyna z Wielkopolski dokładnie wie, jakie aspiracje na ten sezon ma Kotwica i szykuje się na bardzo nieciekawe spotkanie. W trzeciej lidze został rozegrany już pierwszy mecz, w którym Polonia Środa Wielkopolska przegrała na własnym obiecie 1-0 z Mieszkiem Gniezno. Czas przedstawić Państwu skład zespołu gości. Z numerem 30 na bramce Sebastian Kmieci, z numerem 2 Jędrzej Ludwiczak, z numerem 5 Igor Skowron, z numerem 8 Szymon Gałczyński, z numerem 9 Mateusz Dumaj, z numerem 11 Miłosz Kowalski, z numerem 13 kapitan gości Piotr Skukowski, z numerem 16 Mikołaj Łopatka, z numerem 19 Dawid Idzikowski, z numerem 20 Szymon Piekarski i z numerem 21 Szymon Komendziński. Wobec zawodników Kotwicy Kołobrzeg wyprowadzają zawodników z serii Nagrodę oraz coraz bardziej znaną naszą kołobrzeską maskotkę. Teraz poprosimy Amuradę Jotka Tyrozela, który reprezentował barwy Kotwicy i wychowywał się w Kołobrzegu. Zakończył swoją piłkarską karierę, za co zarząd wraz z prezesem dać mu teraz skromny powitanie.
serdecznie pragnę wszystkich poinformować, że Piotr został członkiem kadry szkoleniowej w Kotwicy Kołobrze. Serdeczne podziękowania i życzymy sukcesów w karierze trenerskiej. Dziękuję Państwu. W sporcie tak się dzieje, że jedni rozpoczynają karierę, drudzy kończą. Jedni, na jednych jest to sympatyczna okazja, na innych może mniej. My mamy dzisiaj tę sympatyczną okazję, ponieważ Piotr Kieruzel zakończył karierę piłkarską, ale sympatyczną dlatego, że zostaje wśród nas. Jest dołączył do naszej kadry trenerskiej, jest pierwszym trenerem drugiej drużyny i asystentem pierwszego trenera pierwszej drużyny. I z tej okazji pierwszy pozwól, że taką przekażę ci taką pamiątkę, dedykację, że pasja dla sportu o wytrwałość to kombinacja trzech pomagająca odnieść sukces. Twój upór i motywacja zostały uhonorowane. Niech pasja dla sportu będzie tobie wiecznie żywa. Życzymy zdrowia i kolejnych sukcesów. Gratulacje zarząd MKP Kotwica Kołobrze. I ten bardziej doświadczony. Teraz poproszę wszystkich kibiców o powstanie. 29 lipca dotarła do nas informacja o śmierci wieloletniego zawodnika, a także sponsora naszego klubu. Odszedł od nas Roman Sokołowski, człowiek, który zawsze miał Kotwicę w swoim sercu, zawsze wspomagał tylko jak mógł całą kołobrzeską familię. Pożegnaliśmy go 1 sierpnia na cmentarzu w Kołobrzegu, a teraz uczcimy jego pamięć minutą ciszy. Bramkarza Jaroty skutecznie pokonał grający z numerem 9 Michał Macza! Dzień dobry.
Gdzie ty jesteś? Gdzie ja jestem? To? Czy kim ja jestem? Duży jesteś. To? Bo miałam zwiększony ten. Mogę wam coś pokazać? Weź co ogarnę. Słuchaj, bo piłki nie widzę. O, ja chcę tą piłkę. Daj już. Zapraszamy bardzo serdecznie na kolejną wielką potyczkę, która odbędzie się na stadionie Krzyżowskiego. O,